kochani, pokazuję wam dzisiaj gitarkę Washburn RX12. Elektryczna gitarka. Elektryczna gitarka, kształt Stratocaster. Bardzo ładny. Kolor jest taki metallic black troszeczkę. Cała czarna. Z tyłu też cała czarna. Fajna rzecz, że gryf z tyłu też jest malowany na czarno, więc jest totalnie czarna. Tutaj jedynie element taki śmieszny, taki wyfrezowany w główce jest koloru drewnianego, no koloru drzewa, albo polakierowany oczywiście. Model RX12, tak jak mówiłem. Stratocaster. 6 strun, 2 humbuckery. Struny przewlekane przez korpus. Fajna konstrukcja, bardzo ja polecam serdecznie wszystkim. O właśnie, możecie zobaczyć, jak to wygląda. Struny przewlekane przez korpus. Przełącznik trójpozycyjny. No oczywiście ten przełącznik tutaj na dole, to jest odpowiada za przetwornik przymostku. Ta pozycja za oba, dźwięk z obu przetworników. No i ten na górze to odpowiada za brzmienie przy gryfie. No i podstawowe wyposażenie to jest gałka od głośności, no i od barwy. I teraz sobie obczajmy, jak ta gitara brzmi na klinie. Zacznijmy od takiego najciekawszego i najcieplejszego brzmienia, jeśli chodzi o klin, to znaczy przełącznik przy przetwornik przy gryfie. Teraz oba przetworniki na raz. Słychać wyraźną różnicę, słychać wyraźną różnicę, to mi się właśnie bardzo podoba też w tej gitarze, że brzmienie jest naprawdę diametralnie różne pomiędzy pozycjami i tak powinno być oczywiście. Przy zmniejszonej gałce barwy na minimum posłuchajcie, jak to by brzmiało przy przetworniku przy gryfie. Teraz gałkę barwy na maksa daję. Teraz znowu zmniejszam. Teraz z dwóch na raz przy tej zmniejszonej gałce barwy. Na maksa gałka. No i teraz zmniejszam tu barwę i daję znowu na na przetwornik przy mosteczku. I teraz na maksa. No słyszycie, jest różnica bardzo duża między barwą na minimum a na maksa. Teraz sobie zobaczymy, jak gitareczka będzie nam rżnęła na przesterze. No właściwie kolor czarny to sugeruje. Zapomniałem jeszcze tylko dodać, że seryjnie montowane to są struny firmy Daddario. Rozmiar nie jest podany, ale z tego co mi się tutaj wydaje, to jest 9,46 lub 9,42. Taki standardowy zestaw. Dobra, idziemy teraz z przesterem, żeby nie tracić czasu. We'll be right back.
oderwać się nie mogę właściwie od tej gitarki. Teraz zobaczmy na przetwornik przy mostku. Także według mnie gitarka jest naprawdę godna polecenia, głównie ze względu na to, że mimo wszystko nie jest droga, a brzmiąca naprawdę całkiem przyzwoicie, jakby można powiedzieć, w tej postaci, którą kupujemy ze sklepu, prawda, bez jakiegoś tuningowania i zmieniania przetworników. Więc naprawdę ja wszystkim serdecznie polecam, no i papatki.